Cześć, to turkusowe śniadania z Łodzi. To turkusowi aktywiści, nie wszyscy, bo jest nas ośmioro, ale to ci, którzy dotrwali do 21, do 22. Więc będziemy odpowiadać na dwa pytania, każde z nas. Jedno pytanie, dlaczego zajmuję się turkusowymi śniadaniami, a drugie, jaką wartość chcę dać. Dobrze tak, bo wyszło na to, że ja zaczynam, więc dlaczego zajmuję się turkusowymi śniadaniami? No bo tak. O, to była taka odpowiedź wstępna pierwsza. Druga, dlatego że wydaje mi się, że to jest fajny temat, wokół którego warto sobie porozmawiać. Nie tylko o turkusie, ale o podmiotowości i o człowieczeństwie w pracy nie tylko i pokazaniu, że to jest wartościowe. A z drugiej strony to, na czym mi zależy w turkusowych śniadaniach, to takie odbrązawianie turkusu, czyli to nie jest tak, że turkus to jest ojej, niebo, raj, zbawienie, cudowne, po prostu turkus to jest plus, plus i pasuje do wszystkiego. Czy nie. I pod tym względem mi bardzo zależy na tym, żeby jednak mówić, czym jest turkus, a czym nie jest turkus i też wzajemnie się dowiadywać od siebie, jak my na to patrzymy, co czujemy i co z tym możemy zrobić. To w temacie turkusowych śniadań. Jako taki. A drugie, jaką wartość chcę dać? No to już chyba powiedziałem w ramach tej wcześniejszej wypowiedzi, czyli sprowadzić to do takiego właściwego wymiaru, a z drugiej strony się dowiedzieć, bo wszystkiego absolutnie nie wiem, od was, od innych uczestników, od otoczenia, czym to jest i co z tym możemy zrobić. Czyli też z jednej strony dawać, a z drugiej strony brać. O, to dla mnie jest ważne. Kropka. To ja, Andrzej. Cześć, to może teraz ja, Dominika. Moja historia jest taka, że jestem tutaj, gdzie jestem, że właściwie informacja o turkusowych śniadaniach pojawiła się w takim momencie mojego życia, kiedy tego bardzo potrzebowałam. Potrzebowałam zaangażować się w coś, gdzie będę widziała, że to ma sens, ale także znaleźć się wśród grupy ludzi, którzy w większym stopniu, raczej niż mniejszym, myślą i czują podobnie jak ja. I właśnie turkusowe śniadania są dla mnie takim miejscem. A dlaczego w ogóle turkus? Skąd zainteresowanie turkusem, bo to, co odnajduję w turkusie, jest dla mnie ważne, o czym tutaj też wspomniał Andrzej, to jest postawienie człowieka w centrum. Jako że jestem psychologiem, to jest to dla mnie bardzo ważne, że w końcu w pracy zaczyna liczyć się człowiek i to, co jest też dla mnie ważne w turkusie, że on właśnie inspiruje do tego, inspiruje nas do tego, żeby z jednej strony lepiej poznawać samych siebie, a z drugiej strony uczyć się tego, jacy są inni, być otwartym na różnice. I też to, co jest dla mnie bardzo istotne, że w turkusie bardzo ważne jest zaufanie. Dla mnie to jest właśnie o tym, że jeżeli nie ma zaufania, to właściwie nie możemy mówić o turkusie. Jest to już wtedy duża bariera. A jeżeli chodzi o wartość, jaką czy wnoszę, czy chciałabym wnieść, myślę, że jedną z rzeczy nadal, która jest chyba taka aktualna, to po prostu o tym, żeby ludzie się dowiadywali, że taki sposób myślenia w ogóle istnieje, bo myślę, że jednak mimo wszystko nadal w Polsce zbyt mało osób jeszcze wie o takim spojrzeniu na organizację. A druga kwestia to taka, żeby tworzyć tutaj takie miejsce, w którym czujemy się bezpiecznie, gdzie możemy właśnie swobodnie wymieniać się swoimi spostrzeżeniami, niezależnie też od tego, w jakim momencie drogi jesteśmy przy poznawaniu tego turkusu. Bo to jest dla mnie taki pierwszy etap, który otwiera nas na dalsze poszukiwania. Także to tyle z mojej strony. Dzięki.
Ale dałaś czadu. Dobrze, to nareszcie wiemy ten, dlaczego się zajmujesz turkusem. To właśnie. Przeciekawe. Tak. To teraz ja. Ja się, Małgorzata Kujawiada Zapiosecka, ja się zajmuję turkusem i tak naprawdę jak padło to pytanie, to się zaczęłam zastanawiać, dlaczego ja się w ogóle tym turkusem zajmuję. I wyszło mi, że ja się zajmuję ze złości. To znaczy ja się wkurzyłam pewnego razu i postanowiłam się zaangażować w to, żeby w działania, we wspieranie, w realizacyjne różne rzeczy, po to, żeby ludziom powiedzieć, że turkus to nie jest tylko ta książka i trochę odpiąć ten... Anita. Ani też ta, ani też parę innych, żeby pokazać, że no właśnie turkus jest o ludziach, a ponieważ ludzie byli od zawsze, tak jak Andrzej pięknie potrafisz przeprowadzić wszystkich przez te wszystkie kolory, tam jakieś wilki, plemiona, inne tam tałataństwa, które się po drodze wydarzały. Ja patrzę na turkus z perspektywy człowieka, z perspektywy organizacji, z perspektywy procesu, z perspektywy biznesu i mam taką misję tak naprawdę, znaczy ta złość już mi przeszła, nie umówmy się, ale misja mi została, żeby pokazywać, że mamy tak naprawdę bardzo dużo narzędzi, z których korzystaliśmy od dawna i niezależnie od tego, czy jesteśmy korporacją, małą firmą, średnią firmą, dużą firmą, to te narzędzia mamy, tylko jak gdyby zmienia się tak naprawdę i potrzebujemy, tak jak mówiłaś Dominika, potrzebujemy zobaczyć w tych narzędziach człowieka i sprawić, aby te narzędzia były też w służbie człowieka i ta podmiotowość, tak, służebność i partnerstwo, żeby one się budowały. Czyli chcę też pokazać, że to nie jest tak, my się tu spieramy tak bardzo często, czy turkus się wdraża, czy nie wdraża, więc chciałabym, żeby wszyscy ci, którzy się interesują turkusem, nęci ich, to gdzieś słyszeli, chcieliby spróbować, przyjrzeć się, nie wiem, sprawdzić, że to nie jest tak, że musimy poszukać jakichś niesamowitych narzędzi, musimy się do tego jakoś przygotować. Po prostu zacznij z tym, co masz, bo masz bardzo dużo, tylko uważaj, jak tego używasz, bo dla mnie w turkusie po prostu ta człowiekocentryczność, uważność na podmiot, na to, że mamy swoje emocje, takie bycie bez masek i stanięcie w prawdzie, na przykład z rozwianym włosem o 22:00, nagrywając film dla potomności i jest to jak najbardziej okej, więc to jest taki powód też, tak, i mój cel. Jaką wartość chcę dać? Chcę dzielić się, zapraszając trochę do mojego świata, do tego, jak ja ten turkus uprawiam lub nie. Chcę też dać taką wartość, żebyśmy przestali myśleć takimi kategoriami, że coś jest turkusowe albo coś nie jest turkusowe, a mój turkus jest lepszy niż twój. No i chyba to jest tak naprawdę z dużą taką zgodą, że kto będzie chciał, to sobie coś weźmie, kto nie będzie chciał, to sobie nie weźmie i każda decyzja jest okej dla mnie. Super. To tak jest w Łodzi, pamiętajcie. Turkus straszy, ale nie tylko. Tak, my dzisiaj bez zwierzaków, tak, żeby już nie... Tak. No dokładnie. Więc dziękujemy za uwagę, pozdrawiamy turkusowo i nie tylko. Pa, pa. I kończymy nagranie.